śpiewać każdy może w browarze zamkowym w Cieszynie. Czwartkowe karaoke cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Chętnych nie brakuje. Ludzie lubią śpiewać, lubią sobie też wypić piwo. Jest takie czeskie powiedzenie, które bardzo lubię. Tam, gdzie jest piwo, tam jest kultura. Oraz takie polskie. Tam, jeżeli słyszysz, że gdzieś śpiewają, wejdź, nie obawiaj się, źli ludzie nie śpiewają. I ten turniej karaoke, w ogóle karaoke, ta impreza łączy jakby te dwa moje ulubione powiedzenia. Teraz to już nie tylko dobra zabawa, ale również turniej, którego głównym organizatorem jest browar zamkowy. Będzie można sobie nie tylko pośpiewać, ale również na tym zarobić. Do zdobycia są nagrody finansowe. Na wszystkich chętnych czekają 4 wieczory eliminacyjne, 4 ćwierćfinałowe, 2 półfinałowe oraz w grudniu wielki finał z udziałem znanych wokalistów w roli jurorów. Mamy 3 członków jury, co tydzień jest ktoś inny, dlatego każdy ma szansę jakby wygrać. Wiadomo, ja tutaj nie kieruję jury, że mają w jakiś sposób oceniać, nakierowywać. Każdy według własnego gustu, według własnego sumienia ocenia, dlatego jeżeli komuś się nie uda w jednych eliminacjach, zapraszam za tydzień, będzie inne jury, może potem się spodoba. W miniony czwartek w eliminacjach wzięła udział m.in. Jadzia z Golasowic. Nie śpiewam cały czas, właściwie to jedynie kiedy jestem w pracy, to się ograniczam, bo przy tablicy jestem nauczycielką, to średnio. Natomiast śpiewam w chórze o 11 lat, więc cały czas w głowie. Czyli to nie będzie dzisiaj problem? Nie. Absolutnie. W czwartkowy wieczór piosenkę Czesława Niemena zaśpiewał przed jury i publicznością Grzegorz Buchta, który jak przyznaje na co dzień ma kontakt z muzyką i jest również półfinalistą popularnego talent show. No, gram właśnie muzykę Czesława Niemena we wszystkich takich tutaj naszych tych ośrodkach, jeżdżę zresztą po całej Polsce. Ostatnio byłem w Rzepinie, w Poznaniu, no i jeżdżę tak, grywam sobie koncerty Czesława Niemena, Deep Purple, Cukero i drugiego jeszcze. Kolejne spotkanie z karaoke w browarze już w najbliższy czwartek. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.